Szanowni Państwo, Wysoka Rado, do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Szczytnikowa na lata 2019-2026 wniesiono autopoprawkę wynikającą z tego, że dnia 13 listopada 2018 roku pomiędzy gminą Szczytnikowa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zawarta została umowa poręczenia. Przedmiotem poręczenia jest zobowiązanie się gminy Szczytnikowa do spłaty zobowiązania za Ochotniczą Straż Pożarną w Wyszanowie, które zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 235 tysięcy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jeżeli OSP Wyszanów nie będzie spłacać tego zobowiązania, to na mocy tego porozumienia zobowiązanie to będzie spłacać gmina. W związku z tym w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Szczytnikowa na lata 2019-2026 wprowadzono kwoty do spłaty wraz z oprocentowaniem wynikające z powyższego poręczenia. Kwoty te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco. W roku 2019 jest to kwota 42 070 zł, w roku 2020 40 380 zł, rok 2021 38 780 zł, rok 2022 38 880 zł, rok 2023 37 280 zł, rok 2024 kwota 36 800 zł i rok 2025 kwota 29 220 zł. Wszyscy Państwo radni otrzymaliście projekt uchwały nr 3/21/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Szczytnikowa na lata 2019-2026 uwzględniający powyższe zmiany, które również były omówione na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Wnoszę więc do Państwa Radnych, do Szanownej Rady o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.